Dzień dobry. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest pani Bożena Janiszewska. Pani Bożena Janiszewska jest psychologiem z ponad 50-letnim doświadczeniem. Ja w ręku trzymam jedną z książeczek, które pani napisała. Resztę tych książek mamy tutaj wyłożonych. I pani Bożena Janiszewska była wykładowcą, czy jest wykładowcą wyższych uczelni prowadzących zajęcia z nauczycielami przedszkoli oraz klas 1 do 3, tak? Pani pracuje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, tak. Zajmuje się diagnozą dzieci, współpracą z rodzicami w tych diagnozowanych Oczywiście. Dzieci. I nauczycielami. Tak, prowadzi pani szkolenia do nauczycieli. Autorka wielu artykułów, książek dla nauczycieli, poradników, książek dla rodziców i książek dla dzieci. No i tu mamy te książki, jeszcze pokażemy ich zdjęcie jeszcze w Wszechnicy i to jest jedna z tych książeczek. Książeczkę odkładam, tu leży wśród innych. I może zaczniemy naszą rozmowę, proszę pani, od tego, kto to jest psycholog, albo psycholog dziecięcy. To to taki. Dobrze. I może przy okazji jeszcze, jak pracuje psycholog dziecięcy? Więc najpierw, kto to jest psycholog? Psychologia jest to nauka o psychice w miarę normalnej, niezaburzonej. Zaburzoną psychiką mocno zajmuje się psychiatra, a psycholog zajmuje się funkcjonowaniem psychicznym człowieka. Jeżeli chodzi o psychologa dziecięcego, no to głównie zajmuje się funkcjonowaniem psychicznym dzieci jeszcze przed narodzeniem do momentu osiągnięcia tejże właśnie jeszcze dorosłości. Przed narodzeniem. Tak, bo jak pracujemy z rodzicami, to ja zawsze robię bardzo dokładny wywiad, żeby się zorientować, jakie były początki tego dziecka. Jak wyglądały początki w okresie prenatalnym? Tak, jeszcze? W okresie prenatalnym, bo wtedy się kształtuje mózg, wtedy się kształtuje układ hormonalny, wtedy w zależności od na przykład diety matki kształtują się takie czy inne preferencje żywnościowe dziecka. W zależności od trybu życia dziecko jest, przyszłe dziecko jest lepiej lub gorzej dotlenione. Jeżeli matka się styka z bakteriami, zarazkami, z osobami chorymi, to we wczesnym okresie, jak jeszcze nie jest ukształtowane łożysko, to z krwiobiegiem matki wszystkie te wirusy i bakterie docierają do rozwijającego się zarodka. Potem, jak jest łożysko, to dziecko jest już bardziej chronione, ale jego układ nerwowy wtedy jest już bardziej odporny. I ten taki krytyczny okres to są pierwsze 3 miesiące. Stąd wywodzą się wszystkie wady, braki w organizmie, jedno płuco zamiast dwóch na przykład, czy wady serca, wady budowy serca i wszystkie bardzo poważne wady pochodzą z tego okresu. No, wracając dalej, zajmujemy się też dalszym rozwojem, samą akcją porodową, bo na przykład dziecko się prawidłowo rozwijało, jest akcja porodowa i ktoś czegoś nie dopilnował, dziecko ma położenie pośladkowe, poród długi, dziecko się rodzi niedotlenione. I z tego powodu na przykład jest potem upośledzone umysłowo. Mózg A czy wydarzenia z życia rodziców, czy matki w szczególności, właśnie w tym okresie ciąży mogą mieć wpływ na rozwój, nie wiem, emocjonalny, przyszły? Tak, w tym sensie, że wszelkie niezbyt właściwe funkcjonowanie matki, czasami nie z jej winy zupełnie, może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego, a przez to do wszelkich możliwych potem trudności i kłopotów rozwojowych. Między innymi mózgowe porażenie dziecięce, czy inne bardzo poważne zaburzenia, nie mówiąc już wcześniej o zaburzeniach typu genetycznego, prawda? Na początku. No a czym się zajmuje psycholog dziecięcy? Patrzymy, jak dziecko funkcjonuje.
musimy bardzo dobrze znać etapy rozwoju dziecka, co jest dla danego wieku typowe. I nagle się okazuje, że nawet pediatrzy nie wszyscy wiedzą o tym, że jeżeli dziecko ma jakieś zaburzenia z napięciem mięśni, to potem to się odbija bardzo negatywnie na jego funkcjonowaniu w szkole. Dlatego psycholog dziecięcy patrzy nawet na małego niemowlaka, jak on leży, czy zaciska piąski, czy otwiera, czy pręży nóżki, czy nie, czy lubi leżeć na brzuchu, czy unosi głowę. I w zależności od tych spostrzeżeń oceniamy poziom rozwoju dziecka i kierujemy do specjalistów. Są specjaliści, którzy zajmują się rehabilitacją tak malutkich dzieci. To są masaże mięśni, to jest specjalne układanie dziecka, żeby pewne mięśnie były odciążone, a inne bardziej napięte. To jest zawód, który w tej chwili staje się coraz bardziej potrzebny. Bardzo ważna jest to sprawa. I na przykład, przepraszam, że się wyrażę, szlak mnie trafia, jeżeli w reklamach telewizyjnych widzimy, jak uśmiechnięta mamusia podnosi dziecko do góry pod pachy. Czyli niewykształcone są jeszcze stawy barkowe, jest dużo chrząstek i takie podnoszenie jest bardzo negatywne na dalszy rozwój stawów barkowych. No i w efekcie potem dziecko może mieć kłopoty z funkcjonowaniem manualnym, z funkcjonowaniem rąk na przykład. Jak pani to zamiast mówi, to od razu zaczęły boleć moje barki. Zamiast pokazywać prawidłowe podnoszenie małego dziecka, jedna ręka pod głową, druga pod pupą i wtedy bezpiecznie podnosimy, możemy do siebie przytulić, nie obciążając stawów barkowych. I to już jest moja osobista pretensja do osób, które kręcą reklamy. Ja mówię o tym dlatego, że czasami do poradni przychodzą rodzice, bo zgłosili dzieci do reklam albo do filmów i psycholog ma orzec, czy dziecko da sobie radę, czy nie będzie to dla niego zbyt duże obciążenie psychiczne, nerwowe na przykład. I to idąc dalej, jeżeli chodzi o rozwój dziecka, to patrzymy, jak dziecko, znając normy rozwojowe, to co jest dla pewnego wieku charakterystyczne, sprawdzamy, jak dziecko funkcjonuje. W tym celu prosimy, aby dziecko coś powiedziało, rozwiązało zagadkę, narysowało, poskakało. Zatem obserwujemy całe funkcjonowanie dziecka. Rozmawiamy także z rodzicami, jak to wszystko wygląda, bo na przykład dziecko potrzebuje odpowiednią ilość snu. Jeżeli jest za późno kładzione spać i potem budzone, to jest niewyspane, marudny, coraz gorzej funkcjonuje w przedszkolu. Ma już przyszytą łatkę, że on jest trudny, a jak ma przyszytą łatkę, to czuje się gorsze. A jak czuje się gorsze, to tego nie wytrzymuje, daje koledze w nos, żeby się poczuć lepszym. I powolutku, powolutku, powolutku kształtuje się negatywny stosunek do drugiego człowieka. Czy to znaczy, że dziecko powinno iść spać na tyle wcześnie, żeby się samo budziło rano, nawet przed pójściem do przedszkola? Nie, to każde dziecko ma swój rytm. W zależności od kiedy ma kolację, jakie są warunki snu. No i znowu wchodzimy w to, jakie dziecko jest. Jednym ze skutków obecnego rozwoju gospodarczego, między innymi społecznego i tak dalej, jest to, że jest cały szereg czynników, które negatywnie wpływają na układ nerwowy dziecka. I na przykład mamy dziecko, ja kiedyś współtworzyłam taką poradnię, przychodnię rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży i przychodzi matka z płaczem, z maluchem, że ja pochylam się, mówię, kochany mój syneczku, a dziecko w krzyk. A jak się oddalam, dziecko przestaje krzyczeć. To co, nienawidzi mnie już? Więc ja mówię, a niech pani to spróbuje powiedzieć szeptem. Mówi matka. Dziecko się uśmiecha. Ja mówię, o, tu można podejrzewać, że dziecko jest nadwrażliwe słuchowo. Że dla nas normalny głos, dla dziecka brzmi jak no, strzelanie z armat i dziecko odczuwa ból i płacze.
inna matka, bardzo nie lubi, jak go przytulam. Dotyka, dziecko krzyczy. To ja mówię, niech pani mocniej dotknie. Dziecko przestaje krzyczeć. Dziecko w nocy nie śpi. A czym pani przykrywa? No lekką kołderką. To niech pani przykrywa ciężkim kocem i dziecko śpi, bo na przykład jest nadwrażliwe czuciowo i jak się porusza, to ten lekki kocyk czy pierzynka drażnią skórę. Dziecko krzyczy. W tej chwili w sklepach rehabilitacyjnych są specjalne ciężkie kołdry dla dzieci. Niektóre ważą 4 czy 5 kilo i pod taką kołdrą dziecko dopiero sobie swobodnie, smacznie śpi. Więc wszystko zależy od tych jasne różnych uwarunkowań. Ale ciekawych, prawda? Jeśli pozwoli Flawo i pani, ja bym wrócił, bo pani zarysowała niezwykle istotne rzeczy, czy momenty w rozwoju dziecka poprzednio. Także dziecko, mówiła pani, dziecko daje w nos koledze, żeby się lepiej poczuć, tak? I moje pytanie jest takie, czy jeśli nie zareagujemy odpowiednio, nie zauważymy tego, tak? Czy to będzie prowadziło do tego, że to dziecko będzie się pogłębiało w tym swoim problemie? Czy może, Być tak, że na przykład w tym dziecku będzie nawet nienawiść do innych ludzi? Tak? Skąd się bierze coś takiego u dorosłych? Nienawiść. Gdzie na tym etapie popełniamy? Ja nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby zadać to pytanie, ale... Wkraczamy w osobowość dziecka. I to jest też niezwykle skomplikowany problem. Generalnie jakość nasza, każdego człowieka, jest uwarunkowana współdziałaniem czterech podstawowych czynników. To jest teoria nieżyjącego już profesora psychologii, uciekło mi w tej chwili nazwisko, teraz potem mi wróci i powiem, że po pierwsze, jeden czynnik jest natury biologicznej, są to zadatki organiczne. Wspomniałam o tym, jakie one są. Drugie, jest to własna aktywność jednostki. Z jednej strony uwarunkowana tym pierwszym czynnikiem, a z drugiej strony uwarunkowana oddziaływaniem rodziców i dorosłych. Trzeci czynnik to jest szeroko rozumiane środowisko. Geograficzne, inny klimat, inna religia, inne normy. To są ogólnoświatowe tendencje. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest wieś czy miasto, to jest bardziej lub mniej zatrute środowisko w tym momencie. To jest cały szereg spraw, to jest rodzina jedna czy wielopokoleniowa, to są i warunki mieszkaniowe, i dobór zabawek, i wszystko to, co tkwi w środowisku, również w środowisku rówieśniczym. Wreszcie czwartym takim elementem jest wychowanie i nauczanie, definiowane jako celowe, zamierzone oddziaływanie na dziecko, po to, by kształtować właściwą osobowość i socjalizować, czyli uspołeczniać dziecko. I teraz. Jak dobrze są kształceni przyszli nauczyciele przedszkoli i szkół, to wiedzą, po co oni są, co mają robić. Jak nie są dobrze kształceni, brak dyskusji, brak oczytania, to na pytanie, jaki jest cel wychowania, no żeby wyrósł jakoś na porządnego człowieka. Czyli brak jest podstawowych elementów wiedzy, co to znaczy ten porządny człowiek. I teraz, jeżeli dziecko urodzi się ma o nieco słabszym układzie nerwowym, mówiłam, dlaczego tak może być. I dodatkowo jest niezbyt dobrze wychowywane. I to jest temat rzeka, ja tylko może zasygnalizuję. Niezbyt dobre wychowanie polega na tym, że nie zna się właściwości dziecka, i jest człowiek przekonany, że jak mocno ukaże za niewłaściwe zachowania, to dziecko się zmieni. Po pierwsze, dziecko nie wie, że to są niewłaściwe zachowania, nie rozumie tego. Po drugie, mała dygresja, w 2010 roku
Sejm dyskutował o wprowadzeniu ustawy o zakazie przemocy w stosunku do dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach i w rodzinie. I posłowie, niektórzy, wstępowali na mównicę i grzmieli, cytuję, bo ja to sobie zapisałam i przeczytałam przed przyjściem do państwa. Jak rozrabiałem, to ojciec tak mnie prał w dupę, przepraszam, to było powiedziane, że aż krew tryskała i proszę, wyrosłem na porządnego człowieka. A ja wtedy się zaczęłam zastanawiać, skąd u niego tyle agresji, nienawiści do innych. I problem polega na tym. Objawionej w tym przemówieniu, tak? Tak. I problem polega na tym, że jeżeli dziecko jest nadmiernie karane, jeżeli dziecko słyszy szczylu, szczeniaku, taki, śmaki, owaki, to dziecko czuje się gorsze. Jeżeli czuje się gorsze, to jest obniżona samoocena, bardzo ważny element osobowości i obniżone poczucie własnej wartości. Żaden człowiek nie jest w stanie żyć, jeżeli ma przekonanie, że jest gorszy, że jest najgorszy. Żeby móc żyć, szuka kogoś gorszego od siebie. Gorszego w subiektywnym tego słowa znaczeniu. Ten jest gorszy, bo ma kręcone włosy. Ten jest gorszy, bo ma bogatego tatusia. A ten jest gorszy, bo jest żółty. A ten jest gorszy, bo mówią, że jest Żyd. A ten jest gorszy, bo gruby. A ten jest gorszy, bo ma okulary. Wszystko jedno. Jak jest ktoś gorszy ode mnie, to ja mogę mu przyłożyć, to ja mogę mu dokuczyć, to ja mogę mu podpalić, mówię w tej chwili już o ruchach młodzieżowych, dom czy samochód czy coś. I to ja jestem górą, czyli ja nie jestem taki zły. I bardzo wielu ludzi o tytułach naukowych dyskutuje, skąd u nas antysemityzm, kiedy Żydów nie ma. I ja mam pretensje do nich, że nie czytają książek psychologicznych. Bo u podłoża tego wszystkiego leży właśnie obniżone poczucie własnej wartości. Jeżeli by zobaczyć, gdzie grupy młodzieżowe, w jakich rejonach kraju grupy młodzieżowe są najbardziej agresywne, to okazuje się, że w tych rejonach, gdzie jest gorszy rozwój gospodarczy, gdzie ludzie muszą wyjeżdżać, żeby coś zarobić, a jak gorszy rozwój gospodarczy, to rodzice starają się jakoś zarobić i te dzieci im przeszkadzają. Czyli w tyłek klapa, zajmij się czymś i tak dalej, i tak dalej. I rosną te grupy dzieci, potem młodzieży, one też gorzej funkcjonują w szkole, bo są jakby zaniedbane środowiskowo. Zbierają się, chodzą na marsze, pokrzykują, biją i są naładowani agresją. I to jest ta najważniejsza przyczyna zachowań agresywnych. Niskie poczucie własnej wartości. I od razu taka ciekawa sprawa. Znana pisarka Małgorzata Musierowicz, oprócz Jerzysiady, słynnej książki dla dziewcząt głównie, napisała taką książkę dla dzieci pod tytułem Hikopter. Chłopiec przyprowadził młodszego brata do pierwszej klasy, czy tam do przedszkola, nie miał co z nim zrobić. Dzieci się śmiały, że ten młodszy brat nie umie powiedzieć helikopter, tylko hikopter. I brat starszy stanął w obronie małego, stąd tytuł. Pierwsze opowiadanie z opowiadaniem pod tytułem Kurczak. Chłopiec zaczął dokuczać innym, bo jemu dokuczano, bo był szczupły, mały, chudy, przezywali go Kurczak i dokuczał. Jak dziewczynka się popłakała, jemu w nocy się przyśnił sen, że w śnie on podszedł do lustra i napisał, że nikt nie jest gorszy od nikogo. Bardzo piękne hasło. No i z tym hasłem się obudził i potem już zrozumiał, że dokucza dlatego, że jemu dokuczano. Bardzo pięknie i prosto napisane opowiadanie dla dzieci. W ogóle mnóstwo danych ciekawych opowiadań dla dzieci właśnie między innymi. Rozumiem, że to jest takie odniesienie i wskazówka dla wszystkich rodziców. Tak, właśnie chciałam się zapytać o tę rolę rodziców. Co rodzice, nawet tacy świadomi tego, że trzeba budować tą pewność siebie i poczucie własnej wartości, w jaki sposób jeszcze mogą to wspierać? A w szczególności w tych czasach, kiedy słyszymy, że ktoś tam jest gorszy, tak? Są jacyś ludzie oskarżani o
roznoszenie zarazy. Na przykład roznoszenie zarazy ze względu na to, że mają chłopaka, a nie dziewczynę, jakby się wszyscy tam spodziewali. Dzieci to słyszą, młodsze, starsze. Jaka powinna być rola rodziców? W jaki sposób powinni o tym mówić ze swoimi dziećmi? No, to jest też problem rzeka, jako może zasygnalizuje kilka ważniejszych elementów. Pewnie się problem rodzi gdzieś też w okresie bardzo młodego wieku, pewnie małego dziecka. Tak, oczywiście. Ale... Mili Państwo, jeżeli by zapytać rodziców, kogo chcą w efekcie wychować, jakiego człowieka, to każdy rodzic by coś innego powiedział. Ale bardzo mało rodziców uogólni to w postaci, chce wychować kogoś, kto jako osoba dorosła da sobie radę w życiu. Co to znaczy da sobie radę w życiu? Będzie umiało z innymi współpracować, będzie umiało kochać, będzie miało wiedzę, będzie miało motywację do pracy. To już można mnożyć i mnożyć i mnożyć. A ludzie odpowiadają bardzo często, żeby był szczęśliwy, żeby był bogaty. Rzadko kiedy pojawia się uczciwy, z systemem moralnym, przystosowany czy nieprzystosowany, bardzo rzadko, bo nie dyskutuje się ani wśród nauczycieli, a tym bardziej wśród rodziców, jakie są efekty wychowania. No i właśnie ta książeczka to jest dziecko wspina się ku dorosłości, a rodzice... Jak kochać dziecko o tej książeczce. A rodzice trzymają kciuki, żeby to wspinanie szło i pomagają jak tylko mogą. Nie wyręczają, pomagają. Prawda? Mhm. I na tym polega nasze wychowanie. No i teraz tak, wracam do tego, żeby wychować, trzeba wiedzieć, co jest ważne w danym okresie rozwojowym. No to właśnie, może jakoś próbujmy określić te okresy rozwojowe. Dobrze, jeżeli chodzi o malucha, to powinien po prostu móc spokojnie spać. Mhm. Kiedyś poproszono mnie, że maluch nie mógł spać. Do domu. Kiedyś prowadziłam też takie porady domowe. Przychodzę, dziecko w łóżeczku leży, ma spać. Okno odsunięte, słońce pada dziecku na twarz i dziecko usypia. Rozmawiam z mamą, dziecko piszczy, matka się podrywa, leci. Każde otwarcie drzwi to jest wybijanie dziecka z rytmu zasypiania. Więc ja mówię, proszę zasłonić okno, niech dziecko spokojnie usypie, jak piszczy, proszę nie wchodzi. Ale może coś mu będzie. Ja mówię, nie, jakby mu coś będzie, to będzie krzyczało i płakało. Piszczy, trzymałam matkę za rękę, przez 10 minut dziecko usnęło. Dziecko nie spało, matka co chwila wpadała, patrzyła, co się dzieje, bo tak kochała dziecko. Ja mówię, miłość polega między innymi na tym, że dziecko, pomagamy dziecku przyzwyczaić się do warunków, w których to dziecko żyje. Nawet stałe godziny snu, dużo spacerów, odpowiednie zabawki, no i straszna rzecz. Państwo pewnie zauważyli teraz, co się dzieje. Niemowlaki dostają do ręki smartfony. To jest szkodzenie w rozwoju dzieci. To jest kształtowanie wad widzenia. Ta wada widzenia to nie jest ostrość wzroku. Jeśli mogę przerwać, to... Ponieważ mieszkam na wsi i codziennie do pracy przejeżdżam przez kilka wsi, jak jest ładna pogoda, to obrazek jest następujący. Jest pięknie urządzony plac zabaw. Tam nie ma żadnej przestrzeni, żeby dziecko coś stworzyło, bo wszystko jest stworzone. Tak. Siedzą na tym placu matki, które zajmują się smartfonami albo sopą, no a dzieci zajmują się też swoimi smartfonami. Jak słowo daje, że to jest tak powszechny widok. To ja wspomniałam, że drugim czynnikiem rozwojowym jest własna aktywność dziecka. Po to, żeby dziecko się dalej rozwijało, to musi biegać. W trakcie biegania musi spostrzegać, poznawać blisko, daleko, wyżej, niżej, obok, przed, za. Musi się potknąć. Tak, musi się potknąć, musi się nauczyć uważać i dzięki temu jest szersze pole widzenia, dzięki temu oczy oceniają odległość i nie ma zaburzeń widzenia. Teraz jest nowy zawód ortoptyk. Ja często kieruję dzieci do ortoptyka, ponieważ szkoła pisze, że dziecko nie umie czytać.
nie ma żadnych innych przyczyn trudności w czytaniu, oprócz tego, że jest obniżone, zaniżone pole widzenia. Dziecko widzi odtąd dotąd i osie widzenia nie spotykają się w jednym punkcie. Spotykają się, jak jest coś blisko. Czyli ten smartfon, czy tam telefon, czy tam jakiś tam widok w telefonie. W związku z tym dziecko nie ogarnia liter. Ja mam człowieka, który za rok zdaje maturę i różne poradnie badały dzieciaka, pisząc w opiniach, że ma zaburzenia z postrzegania wzrokowego, nie umie sobie wyobrazić przekrojów brył, zależności między różnymi elementami. No i nikt go nie skierował do ortoptyk. Ja to skierowałam. To ile tego smartfona i od jakiego wieku jest bezpieczne? Zaraz kończę, zaraz odpowiem. I może pytaliśmy o te etapy rozwojowe i tak. Troszkę żeśmy... Tak, bo to, ale to ale, z tych wczesnych pierwsze etapów... było, że dziecko musi się wyspać. Tak. Przerwaliśmy pani, przepraszam. Tak, ale tutaj jedno zdanie skończę. Zaraz wrócimy. Do... Osie widzenia obu oczu miały odległość 40 cm, one spotykały się w jednym punkcie. Tutaj akurat była inna przyczyna, ale właśnie, jeżeli dziecko małe dostaje te smartfony albo siedzi godzinami przed komputerem czy przed telewizorem, to zawęża się pole widzenia. Dziecko musi biegać, włazić pod krzesła, na krzesła, łazić w tunelu, na czworakach. Ciekawa rzecz. 80% dzieci, które omijały etap czworakowania z różnych powodów, to są dzieci, które potem w szkołach mają jakieś dysgrafię, dysleksję, dysortografię, zaburzenia pamięci, uwagi i tak dalej. Były badania pedagogiczne, psychologiczne. To jest, matki uważają, że jak długo chodzi na czworakach, to jest źle, bo się zamienia w zwierzę, tak? A nie, to jest bardzo dobre, bo wzmacnia mięśnie i bez pomocy dorosłych z czworaków klęka, potem staje na jedną nogę, na drugą nogę i ma na tyle wzmocnione mięśnie kręgosłupa i mięśnie z przodu, że zaczyna dobrze chodzić. Po prostu. Czyli chodziki nie. Nie. Niedobre. A pchacze? Wręcz przeciwne. Chodziki są zakazane. Zakazane. A pchacze? Takie, że tak coś tam, taki wózeczek czy coś tam przed sobą popycha? Dobrze, to dziecko może to pchać, bo ocenia odległość, żeby nie wpaść na coś, czyli rozwija się spostrzeganie wzrokowe, słucha uwag powoli, uczy się ostrożności i kontroluje swoje zachowanie. Pchacze mogą być. No, ale weźmy do tych co dalej, etapów rozwojowych, bo najpierw powiedzieliśmy, że w pierwszym etapie dziecko śpi. Tak. W kolejnym raczkuje. To może określmy te granice wieku. Ruchowo, to jest drugi, trzeci kwartał i jednocześnie w tym czasie doskonali aparat mowy, czyli wokalizuje, głuży, gaworzy. Jeżeli tego nie robi, to też trzeba szukać opieki, znaczy konsultacji, dlaczego tak się dzieje. I można dziecku tutaj pomóc już u specjalistów. Kończy roczek. Zwykle dziecko roczne chodzi, stoi albo chodzi. Potem jest wiek poniemowlęcy. Dziecko doskonali chodzenie, opanowuje przestrzeń, ćwiczy mowę, bardzo dobrze spostrzega, zaczyna wszystko rozumieć i tu są bardzo potrzebne zabawki. Żadne smartfony. Zabawki, gdzie można włożyć jedno w drugie, wyjąć, postukać, rzucić i ciekawe rzeczy. Dziecko wtedy się uczy myślenia. Jak? Jeżeli siedzi w końcu i ma klocki, to zaczyna z tymi klockami coś robić. I przypadkiem, jeżeli postawi stożek, a na stożku sześcian i to mu się przewraca, to ponawia próbę. Jeżeli przypadkiem ustawi sześcian, a na sześcianie stożek i to stoi, to dziecko uczy się poprzez działanie i spostrzeganie zależności, czyli uczy się myślenia, jest to pierwszy etap rozwoju myślenia, myślenie konkretno-wyobrażeniowe. I do 3 lat dziecko, bawiąc się, zbiera doświadczenia, jak należy coś robić, popełnia błędy. Na błędach się uczymy, zapominamy o tym. Znaczy dziecko może reagować przy tym okresie też złością na to, że mu się nie udaje, tak? No nie, bo dziecko jeszcze nie rozumie, co to znaczy udaje się.
Ono samo manipuluje. To manipulowanie sprawia mu przyjemność. Czyli sieci jest skupiony, nie przewiewajmy, broń Boże. A nie pomagajmy też, niech samo eksperymentuje. Tak, ogląda książeczki o twardych okładkach. Prawda, są takie książeczki, że się coś otwiera, zamyka dla dwulatków. I dziecko w ten sposób poznaje rzeczywistość. Jeżeli chodzi, to wchodzi pod, nad, obok, pomiędzy, ściąga, bierze coś i pije. Trzeba pamiętać, żeby dziecko w tym wszystkim było bezpieczne. Jak się uderzy, to zacznie uważać. I teraz następna sprawa. No ale tutaj tak? to uderzy, jeśli mogę zapytać. No bo to jest przykre doświadczenie, tak? I czy tutaj jest jakaś nasza rola do spełnienia? Przytulamy, mówimy, nic się nie stało, czy tak. lepiej zostawić dziecko samemu? Nie, trzeba przytulać. Mhm. Mocno się uderzyłeś, chodź, ja cię przytulę, pogłaszczę. Nie mówimy, nic się nie stało, tylko mówimy, zaraz cię przestanie boleć. Troszeczkę poboli i przestanie. Natomiast niestety jeszcze starsze osoby, a młodsze się uczą od starszych, mówią, ale brzydki stół, a ty. I dziecko się uczy bicia innych. Nie róbmy tego, tylko mówimy, uważaj. Teraz jeżeli stół ma ostre rogi, to są takie no, nakładki na te rogi, żeby dziecko się owszem uderzyło, ale nie tak bardzo mocno. Ale musi się uderzyć, bo jak się nauczy inaczej uważania, prawda? Musi patrzeć pod nogi, żeby się nie potknęło, to jest wszystko niesłychanie ważne. I dziecko kończy 3 lata, mówiąc pierwsze słowa ze zrozumieniem, wiedząc, co lubi, umiejąc samodzielnie pić z kubeczka, próbuje jeść łyżką, próbuje jeść widelcem i jest gotowy do tego, żeby sygnalizować potrzeby fizjologiczne. Jeszcze wcześniej, jeżeli dziecko uczymy, no to dziecko wcześniej opanowuje sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych. No i tutaj są czasami duże kłopoty, bo jak dziecko na siłę jest sadzane na nocnik, to bardzo tego nie lubi. A dzieci mają to do siebie, dorośli, my nie, a szkoda czasami, dzieci mają to do siebie, że przez kilka dni potrafią powstrzymać się od oddawania kału. Kilka dni do tygodnia. Miałam dzieci, które 2 tygodnie się nie załatwiały. Bo nie, na nocnik nie siądzie. I już. Czyli to wtedy z nocnika robimy przyjazny i pożyteczny przedmiot, tak? Tak, tak. Niech to by, nie dziecko będzie za to chwalone, nic na siłę. No czasami dziecko ma drobne kłopoty w załatwianiu się, jeżeli przy oddawaniu kału coś się boli, to też unika. Także czasami trzeba się z pediatrą skonsultować i podać jakieś tam odpowiednie pokarmy, które rozrzedzają kał. Miałam dzieci, które w przedszkolu źle usłyszały, że nie wolno iść do toalety, a dalej się dziecko wyłączyło, bo ma zaburzoną jeszcze uwagę w tym wieku. A dalej brzmiało, jak nie powie się pani. Dziecko dalej nie usłyszało, no i były kłopoty, a rodzice biegali po lekarzach, co się dzieje. No a tutaj... Czyli taki prosty błąd gdzieś popełniony może nagle skutkować tak. tym, że wpadamy w panikę i, tak, i tak, popełniamy... Tak, do dziecka trzeba kilka razy mówić, to samo powtarzać, aż dziecko usłyszy. Mamy 3-latka. I potem zaczyna się bardzo intensywny rozwój, gdzie każdy rok jest trudny. Dziecko 3-letnie na tyle ma doświadczeń, że zaczyna rozumieć, że jest odrębną jednostką od rodziców, od zwierząt, od mebli i mówi ja. Ja cem, ja nie cem, ja sam. No i zaczyna się okres, gdzie rodzice siwieją. Okres przekory, wszystko jest na nie. Chodź na śniadanko. Nie pójdę. No to nie chodź. Chcę jeść, no to chodź. Nie. I tak może trwać godzinę. Co to znaczy, że o, dziecko się upiera? Ono przestaje być już biernym odbiorcą naszych poleceń. Ono chce samo decydować. I jedynym lekarstwem na okres przekory
jest pozwalanie dzieciom dokonywania wyboru. Odczekać 2-3 minuty, żeby opadły emocje i można mówić, zjesz zupę mleczną czy kanapkę. Dziecko dokonuje wyboru i mówi kanapkę i schodzi i je. Bo nie ma możliwości powiedzenia nie, no bo tak, nie jest logiczne. Tak, ono decyduje, no, prawda? Tak. Więc te 3 lata jest to uczenie się, kiedy dziecko może o sobie decydować. Czasami rodzice, miałam ostatnio takich rodziców, gotują 4 zupki, się pytają, zjesz pomidorową, rosołę, co czy tam na ma. Zamiast postawić zupę na stole taką, jaka jest i powiedzieć, możesz jeść tą łyżką albo tą łyżką. Dziecko dokonuje wyboru na zupę, prawda? W każdym razie nie dać się zwariować przez okres przekory. No to tutaj mam pytanie do... Mamy 2 chłopców, będzie przychodziła, to jak to było u ciebie? No ta przekora jest cały czas, zresztą każdy z nich jest inny i no jak tak. To przeważnie jest to zupełnie inaczej. Każdy w innym stopniu potrafi się skupić, ale raczej zdecydowanie wspólnie podejmują te decyzje, żeby się właśnie tam... Jak to wspólnie? Już są teamem? Tak, oni zdecydowanie są teamem. Tak, oni są teamem, jeżeli jest jakiś front wobec decyzji rodziców, no, to wtedy są teamem. Ale tutaj ich, jak pani mówiła o tym, tej zabawie i wykorzystywaniu zabawek, to tutaj miałam ich w oczach i widzę, jak oni są różni. Jeden rzeczywiście sam próbuje, skupia się i potrafi naprawdę długo, czy to z książeczką, czy to z jakimiś klockami siedzieć. Drugi od samego początku właściwie cały czas potrzebował uwagi. Cały czas potrzebował, żeby ktoś mu tam coś... A drugi ma ciutkę słabszy układ nerwowy, bardziej przeżywa. No więc tak się właśnie zawsze zastanawiałam, czy rzeczywiście powinniśmy mu cały czas go stymulować, bo on cały czas potrzebuje jakiegoś bodźca, co w tej chwili jest już trochę starszy, przekłada się na to, że dużo chętniej ogląda telewizję. Ten, który się potrafi sam skupić na różnych rzeczach, właściwie nie jest specjalnie zainteresowany telewizorem. A ten, który właśnie potrzebuje tych bodźców, więc zastanawiam się, czy my żeśmy rzeczywiście cały czas mu dostarczali tych bodźców, no bo on płakał, wołał nas, więc babcia nawet była wzywana w momencie, kiedy ja powiedzmy pracowałam w domu, no to babcia siedziała nad łóżeczkiem i tam do niego mówiła. Ale czy to dobrze, czy to niedobrze? Czy takie dziecko bardzo potrzebujące tych bodźców powinno je dostawać, czy powinniśmy je troszeczkę tak próbować przyzwyczajać do takiego wyciszenia? No, powinno dostawać, ale po dostaniu namawiamy do prób samodzielności. I teraz, badania amerykańskie niedawno czytałam, o nich były robione, co motywuje dzieci do działania. I wobec dzieci stosowano 2 rodzaje jakby pochwał. Jedna, jesteś mądry, inteligentny, zaradny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że po kilku miesiącach te dzieci miały znacznie mniejszą motywację do podejmowania się czegoś nowego, bo jak się okazuje, bały się, że im się nie uda i nie będą mądre, śliczne, zaradne. Natomiast druga grupa dzieci była chwalona za podejmowanie prób. To trudne, próbowałeś, brawo. I ta grupa dzieci bardzo ładnie się rozwijała, jeżeli chodzi o rozwój motywacji do wszelkich prób. I to może też świetnie spróbowałeś. Tak, no doskonale, to jest, prawda? Mi tutaj się kroi inne pytanie, ale chciałbym, żebyśmy dokończyli ten wątek, jeśli panie pozwolą, tak? Dobra. Tych etapów rozwojowych. Tak? Bo... Następny etap 4-latka. Straszny. 4-latek, 3-latek się nauczył decydować o sobie. 4-latek uczy się rządzić rodzicami. Bardzo często w poradni. Dziecko coś maluje, upadła mu kredka. Dziecko palcem pokazuje do mamy. Mama, podnieś mi to, w tej chwili mi to podnieś. A co robi mama? Schyla się, podnosi. A ja stopuję mamę i mówię, pokaż rączkę. Co ci się stało w rączkę? Boli? Nie. No powiedz rące, żeby podniosła kredkę. No i dziecko podnosi.
Czasami było tak, że przedszkole prosiło, żebym przyjechała specjalnie, bo była dziewczynka, która nie wychodziła z przedszkola, jak mama mówiła, chodź. To ty chodź po mnie. Nie mogę, bo w butach się nie wchodzi. To ja nie wyjdę. W tej chwili masz po mnie wejść. No. Znaczy, ale to, jest... Tu powstaje podejrzenie, że to dziecko gdzieś to zobaczyło chyba, tak? A nie, to tak? jest, czy to jest tendencja rozwojowa, z tym, że sposób mówienia jest naśladowaniem rodziców. No, u jednych jest to silniejsze, u drugich słabsze, w zależności już od kształtujących się elementów osobowości. Czterolatek ma bardzo mocne pojęcie moje i nie chce się z nikim dzielić. To moje, zostaw, moja zabawka, mój pociąg, moja mama, moja babcia, tam, tam, tam. I trzeba, to trwa około pół roku. I wtedy nie wolno dziecko karać za to, że krzyczy moje, zabierać, bo wtedy musi być bardziej moje, żeby mi nie zabrano, prawda? Tylko spróbuj się z kolegą pobawić. Ty masz taki klocek, kolega ma taki klocek, może zamienicie, nie karać, nie robić awantur, przejdzie. Potem jest pojęcia nasze i dzieci już wspólnie się bawią, nie wydzierając sobie zabawek, nie waląc się po głowach i tak dalej. To jest taki proces socjalizacji. A potem jest ostatni jakby etap rozwoju, gdzie dziecko samo o sobie chce decydować. I tu jest dla psychologów albo dla nauczycieli trudny okres, bo dziecko przychodzi na przykład, żeby sprawdzić, jaką ma gotowość szkolną do poradni, bo tam jakieś były wątpliwości. I ja mówię, dzień dobry, jak masz na imię? Ja dzisiaj nie mam ochoty na takie pytanie odpowiadać. Koniec, kropka. Więc ja mówię, dobrze, to nie odpowiadaj. Do rodziców mówię, proszę przyjść za 2 miesiące. Bo jak dziecko się uprze, to nic nie zrobi. Potrafi stać pół godziny, patrzeć w sufit, płakać i nic. To jest też taki okres uświadamiania sobie, co ja mogę zrobić. Mogę się uprzeć, ale potem, jak dziecko się uprze i stoi przez parę miesięcy uparte i się nudzi, to dochodzi do wniosku, że to się nie opłaca. I stopniowo dziecko uczy się nawiązywać prawidłowe relacje z dziećmi, prawidłowe relacje z dorosłymi. I wszystko jest ok. W wieku też, jeszcze jedno zdanie, w wieku około 5 lat z kawałkiem jest taka krótka faza grzecznego dziecka po tym uporze. Dziecko stara się tak wszystko dokładnie zrobić, o co prosimy i się pyta, dobrze zrobiłam? Tak. No i tutaj może tak, żeby ubarwić to wszystko, mam 3 wnuków. Wnuczka, jak była właśnie w tej fazie grzesznego dziecka, to kiedyś tam prosiłam, jak coś zrobisz, to przyjdź do mnie. Dobrze. Po czym nie przychodzi. Ja idę i mówię, miałaś przyjść. Przepraszam, przyjdę. Nie przyszła. Trzeci raz, drugi raz idę. Co się stało? Zalana łzami. Czym płaczesz? Boś na mnie zawiodłaś. Więc faza grzesznego dziecka czasami na tym polega, że dziecko zapomina, że coś tam ma zrobić, co obiecało, wtedy jest całe nieszczęśliwe i czuje się gorsze. I wtedy jest bardzo potrzebna rozmowa. Zdarza się zapomnieć, wiesz? Mnie się też zdarza zapomnieć, wszystkim się zdarza zapomnieć. No i dziecko wychodzi, kończy się wiek przedszkolny, idzie dalej. Potem mamy wiek młodszy szkolny, który się kończy na 4-5 klasie. Ciekawostka, dziecko w wieku około 10 lat, jego mózg osiąga masę mózgu człowieka dorosłego, ale jeszcze jest pusty. I wtedy zupełnie inaczej przyswaja informacje, wtedy już są początki myślenia logicznego. Dziecko małe nie myśli logicznie, nie potrafi jeszcze, nie taki poziom. No i potem mamy okres dorastania, trudny, stopniowo stajemy się dorosłymi ludźmi. Czyli największe zmiany zachodzą u dzieci do lat 10. Najbardziej istotny, jeżeli chodzi o zmiany, jest wiek przedszkolny. Każdego roku, jak mówiłam, co innego się dzieje. Jakie błędy rodzice w tym okresie najważniejszym do tych 10 lat
Właśnie. Popełniają. I druga rzecz, chciałam się zapytać tak może przy okazji. Może nie tak dużo. Ale nie, jak to się zmieniało w latach? Pani no właśnie, takie o to chciałem ogromne zapytać. Doświadczenie bo, na przestrzeni bo, lat. Mówimy o doświadczeniu 50-letnim pani pracy. I więc tej roli przecież, rodzica. Przecież mówiliśmy o telewizji, mówiliśmy o smartfonach. Przecież nie było kiedyś. Tak, czy nie było kiedyś jak, ta, jak cywilizacja wpłynęła? Czy jak w ogóle rodzina się zmieniała? Czy to, ale to drugie pytanie, tak? Przepraszam, tak, żeby pani nie przytłoczyć. To się wiąże i z błędami także. Tak. Mili Państwo, kiedyś normą, w tej chwili mówię o Polsce, bo wszystko to związane jest też z historią. Jak byliśmy pod zaborami jeszcze, prawda? No to różne były normy w różnych zaborach. Jedne były bardziej restrykcyjne, inne były mniej restrykcyjne i warunki gospodarcze były lepsze lub gorsze, ale generalnie były rodziny wielopokoleniowe. I w rodzinach wielopokoleniowych dzieci było dużo, mówię o przeciętnych, nie o bogatszych warstwach i najuboższych, o przeciętnych warstwach. Jeżeli były te dzieci, to dzieci były uczone wszystkiego, co robi osoba dorosła, po to, żeby sobie dawały radę w przyszłości i żeby no, nazwisko istniało. Prawda? To było takie przekonanie, że nasza rodzina, nasz ród ma istnieć. Więc zawsze syn, jako osoba o takim nazwisku, był upragnionym dzieckiem i czasami urodziły się dziewczynki, ten syn był 12 czy 13 dopiero, ale jakoś był, prawda? Dzieci było sporo, więc po pierwsze, rodzina wielopokoleniowa, więc starsze osoby miały doświadczenie wyuczone, co robić z dziećmi w różnym wieku, prawda? Co można, czego nie można, jak funkcjonować. Dzieci się bawiły. Ponieważ nie było gotowych zabawek, dzieci same sobie wymyślały zabawki. Teraz też czasami patyk jest koniem albo szczelbą, moje jak lata, dzieci moje mówią, lata dziecięce. Ale zauważcie Państwo, teraz jest tego coraz mniej, bo dzieci dostają wszystko gotowe. I to jest błąd. Przeciwdziałają temu przedszkola Montessori, gdzie dziecko z elementów może sobie samo tworzyć różne rzeczy. I to są takie dzieci bardziej kreatywne po skończeniu tych przedszkoli, szkół Montessori. Więc wracając, rodziny wielopokoleniowe. Tam problemem było, żeby dziecko było ubrane w coś, nie w ekstra, prawda? Czyli nie było tutaj, ten ma lepsze, ten ma gorsze. Mamy takie, jakie mamy. No i to była norma. Normą było też, że dzieci spały razem. Albo z rodzicami, bo tak to było, prawda? Jadły albo nie jadły to, co było. W każdym razie dzieci miały takie normy, jakie były typowe dla osób dorosłych. To wolno, tego nie wolno i tak dalej. I teraz, w niektórych rodzinach kochających dzieci i rozumiejących dzieci, przy czym tutaj to nie zależy od wykształcenia, to zależy od własnej osobowości, jaką się ma. Dzieci były dobrze traktowane, dzieci miały prawo do popełniania błędów, dzieci się uczyły, z dziećmi się rozmawiało, dzieciom się wieczorem, nie było telewizji, opowiadał bajki, prawda? Teraz tego w ogóle nie ma. Śpiewało się piosenki, uczyło się pacierza. No, dzieci też pracowały, tak? Tak, dzieci też pracowały, pomagały w polu, tak. W domu, przy wyrzucaniu śmieci, przy karmieniu zwierząt. I w sposób normalny wchodziły w dorosłość. Teraz mamy rodziny jednopokoleniowe. I na przykład taka rodzina ze wsi przeniosła się do miasta, młodzi, mieli dziecko, naprzeciwko w bloku mieszkali. To dziecko wyło i wyło nocami. Ja w końcu się zdenerwowałam i zaniepokoiłam, głównie pukam. Mówię, jestem psychologiem, co się dzieje? Płaczę i płaczę. Słuchajcie Państwo, ogrzewanie na maksa, bo dziecko musi mieć ciepło. Dziecko leży na pierzynie,
przykryte pierzyną i wyje. Dopiero trzeba było mówić, że dziecko musi mieć twardy materacyk, bo ma prosty kręgosłup. Dawniej nie było takich luksusów jak miękkie, co dzieci normalnie na twardym stole, tak, czyli zdrowotnie, tak, prawda? Dzieciom nie wolno dawać pod głową poduszkę, bo nie ma krzywic kręgosłupa szyjnego, też nie ma. Jeżeli dajemy poduszkę, to doprowadzamy do wad kręgosłupa. Do jakiego wieku nie dajemy poduszki? Do 3-4 lat, potem malutka poduszka. I dopiero potem krzywizny kręgosłupa się kończą kształtować pod koniec wieku przedszkolnego i wtedy można. I są dzieci, którym się lepiej oddycha, jak wyżej leżą, takie, które niżej i tego. No i jak dziecko jeszcze przykryte pierzyną, która jest ciężka i dziecko jest całe zaparzone z gorąca, no pewnie, że wyje, prawda? Jasne, też bym był. Kiedyś były beciki. Dobre beciki to miały spód z jakiegoś koca twardszego, a wierzch pierzynka, no bo nie było. Nie, to było tak, że pamiętam, sztywne było, tak, tak, można było nosić. Tak, było to sztywne i to tak było dla dziecka zdrowsze. Więc to jest jedna zmiana i rodzice nie wiedzą, co jest dla dziecka dobre. Znaczy mówimy teraz już, rodzina wielopokoleniowa. Tak, wiedziała, bo wiedziała, przekazywano, tak, wiedzę, tak, z pokolenia też na pokolenie. A jak rodzina wielopokoleniowa dawniej wpływała na rozwój dziecka, bo przecież to była też masa doświadczeń, tak, dziadek, babcia, inaczej się zachował dziadek, inny, inaczej. Tak. Dziecko patrzyło na to, no, zdobywało. Tak, a teraz nie ma tego. Miałam, pracowałam kiedyś z dzieckiem, które próbowało, dzieckiem 10-letnim, które próbowało popełnić samobójstwo, ale na szczęście się nie udało. Rozmawiam z nim. Dziecko bardzo 10-letnie? Dobry uczeń, tak. Ojej. Rozmawiam z nim, płaczę, przytulam i mówię, co się stało? Bo ja nikomu nie jestem potrzebny. A skąd o tym wiesz? Przychodzę ze szkoły. Biorę sobie obiad, bo wiem, gdzie jest, jem, robię lekcje, przychodzą rodzice, nawet nie zobaczą, czy ja już jestem, czy mnie nie ma. To po co ja żyję? No właśnie, rodzice przychodzą, oglądają telewizję, nie ma rozmów, nie ma wspólnych gier, nie ma, w wielu rodzinach nie ma wypraw do zoo, do kina, na spacer, nie wychodzi się, nie rozmawia się z dziećmi. Nie czyta się dzieciom książeczek. Na szczęście jest tam, jest ta akcja Cała Polska czyta dzieciom. Rodzice czytają dzieciom książeczki, ale na przykład w przedszkolu, panie, które powinny wiedzieć, jak się czyta, czytają książeczkę, bajkę. W wielkiej komnacie stały ciężkie meble machoniowe. Ja umawiam się, że przerywam. Pytam się, kto z was wie, co to komnata? Ciszę, ani jedno dziecko z dwudziestki nie wiedziało. Co to są meble? Cisza, jeden chłopiec. Ja byłem, pse pani, w sklepie meblarskim. A co tam było? Kanapy, safy i wymienia. Czyli meble to są takie rzeczy, które mamy w domu. Jest to łóżko, dzieci wymieniały. A co to machoń, to oczywiście nikt nie wiedział. W jednym zdaniu trzy pojęcia, tak, które dziecko nie rozumiało. No, dziecko nie może, zamiast się zatrzymać. Wyłącza się dziecko, jak nie wie, to jak ja. Jak oczywiście. Ktoś to mnie mówi, duża liczba słów tego, nie rozumiem. Jak się czyta, to się z dziećmi rozmawia o tym, co się przeczytało. No nie ma, ani w przedszkolach, wielu. W jednym z przedszkoli prywatnych, mówiła mi nauczycielka, która zrezygnowała z pracy, bo jej koleżanki mówiły tak, jesteście niegrzeczni, to za karę siedźcie, będę wam czytać. No więc nie tak. A wrócę jeszcze do tego chłopca, który próbował popełnić samobójstwo. Czy dzieci w takim wieku, młodym, mogą mieć depresję? Tak, oczywiście. Co rodziców powinno za nie pokazać? To jest, ja pogłębię to pytanie. Depresja to jest w młodym wieku? No, tu mówiliśmy o 10-latku, ale czy depresja dotyczy każdego wieku? Znaczy, czy jest ona, może być, no, depresja jest na ogół nieuświadomiona nawet u dorosłych ludzi, prawda? Tak. Ale
kiedy może być tak, że na przykład, czy może być tak, że kilkulatek jest w depresji? Tak. Rzadko się słyszy o depresji wśród młodszych dzieci. Ale może nie wiemy nic. Nie wiemy, ale jeżeli dziecko przestaje się śmiać, siedzi i się patrzy przed siebie, ma gorszy apetyt, to biegniemy do lekarza pytać się, co jest, prawda? I lekarz robi badania i jeżeli niczego nie może znaleźć, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organizmu, to mówi, a może tak do psychologa? No i wtedy pewne rzeczy sprawdzamy. Natomiast jeżeli psycholog sobie też nie radzi, to odsyła do psychiatry dziecięcego. Niestety psychiatrów dziecięcych u nas jest teraz tak mało, że się miesiącami czeka na przyjęcie. To jest kryminał. Nie wolno. I jeżeli zamyka się szpitale dziecięce, oddział psychiatryczny i dzieci się nie wiadomo gdzie daje, to jest drugi kryminał. Już dalej nie będę mówić o tym. A jakie rzeczy powinny rodziców niepokoić? Z jakimi zachowaniami dziecka powinni się zgłosić? Dziecko jest nadmiernie spokojne, traci apetyt, ma gorszy sen, nie jest ruchliwe, nie chce się bawić, po prostu. To mówię w przypadku o depresji, tak? Tak. A tak w ogóle? Kiedy? W ogóle. Z czym do psychologa, z czym do psychiatry? A, no właśnie. Ja rozumiem, że jak jest dobry jeden i drugi, to powie, proszę pani, tak? Ja już to wszystko proszę, pójść do psychologa. Tak. A psycholog powie, no jednak radziłbym pójść do psychiatry. Tak, więc generalnie powiem coś, co i tak jest niezrozumiałe, ja sama do końca tego nie rozumiem. Mówi się, że idzie się do psychologa, jeżeli są jakieś kłopoty z dzieckiem, dziecko jest dołek albo nadmierna górka czasami, i jeżeli psycholog stwierdzi, że dziecko prawidłowo myśli, reaguje i ogólnie jego rozwój jest niezły, okej. Natomiast jeżeli psycholog nie potrafi znaleźć wyjaśnień zachowań dziecka, to kieruje do psychiatry dziecięcego. Jeżeli są takie zachowania, które się nie mieszczą w opisanych normach, po tym się zajmuje psychiatra dziecięcy, ponieważ świadczy to o jakichś dużych zaburzeniach albo uszkodzeniach centralnego układu nerwowego. Co jest nienormalne? Norma to jest w ogóle bardzo takie ogólne pojęcie. Czasami jest takie proste pojęcie, że norma to jest to, co jest powszechne u większości ludzi w danym wieku. Jeżeli coś nie jest typowe, no to jest konsultacja psychologiczna albo psychiatryczna. Teraz cały szereg organizacji na świecie określa, jakie zaburzenia podlegają psychiatrom, a jakie zaburzenia psychologom. Bardzo często jest to wspólne, część psycholog, część psychiatra. Na przykład, jeżeli dziecko wykonuje ni stąd, ni zowąd tiki, to psycholog sprawdza, kiedy robi dokładny wywiad. Jeżeli te tiki występują bez wyraźnej przyczyny, no to kieruje do psychiatry dziecięcego, żeby wyjaśnić. Jest taka jedno z zaburzeń genetycznych, którego objawem są tiki, ale wtedy właśnie robi się badania genetyczne i tu psychiatra też się wypowiada. Jeżeli dziecko się kaleczy, każdy z nas unika bólu, prawda? To psycholog sprawdza kiedy, jak, dlaczego, może to jest moda. Może ból jest warty tego, że mama ci zwróci uwagę. Jeżeli w rodzinie jest mniej więcej wszystko w porządku, a dziecko się nadal kaleczy, no to do psychiatry. Co takiego jest? Robi się EEG, robi się tomografię mózgu. To psychiatra daje skierowania na te badania i wtedy widzimy. Sporo jest depresji u młodzieży w okresie dorastania. I teraz nie bardzo wiadomo, czy to jest wpływ pewnych zaburzeń hormonalnych, trzeba robić odpowiednie badania, czy też psychiatra uważa i psychiatria wie, że w pewnym wieku jest początek przyszłych, dużych, poważnych zaburzeń psychicznych. No i wtedy decyduje o tym. Psychiatra podaje leki, obserwuje. Czy tej depresji wśród młodzieży jest teraz więcej niż było kiedyś? Tak, coraz więcej. Wiadomo, z czego to wynika?
przyczyn jest bardzo wiele. Są całe zespoły, gdzie trudno powiedzieć, co jest generalną przyczyną. Jest to niewłaściwe odżywianie, niewłaściwy tryb życia, nadmierne wysiłki. Czy wiecie Państwo, że są dzieci, które nie mają w ogóle ani chwili na zabawę, bo każdego dnia mają jakieś zajęcia pozalekcyjne, w ogóle padają ze zmęczenia, rodzic jeszcze szuka nowych zajęć dla dziecka i takie dziecko ma potem depresję. Jest tak zmęczony i taki świat jest nudny, bo dziecko jest bez przerwy zmęczone, no, że chce ze sobą kończyć. Czasami jest to lęk przed biciem. Ja kiedyś miałam taką audycję w radiu. Swojego czasu były takie audycje wieczorne dla rodziców w radiu. Tam na jednej z audycji rozmawiałam z panem Mariuszem Sokołowskim, rzecznikiem prasowym policji. Szkoda, że nie jest nadal. Bardzo doświadczony, z ogromną wiedzą człowiek. Dyskutowaliśmy o próbach samobójczych i o ucieczkach dzieci z domu, szczególnie w połowie roku, jak był pierwszy okres, pierwsze półrocze się kończyło. Dzieci się bały bicia, uciekały z domu. Trafiały głównie na dworce, a tam przyjeżdżali panowie za odpowiednie usługi seksualne. Dawali dzieciom pieniądze, brali do domu, karmili itd., itd., itd. No więc tutaj wchodzimy w następny straszną sprawę, mianowicie przekonanie, że trzeba dzieci karać. No to zaczęłam od tego, prawda? Tak. No właśnie. Mili Państwo, kara nigdy niczego, nikogo nie nauczyła. Bo znaczy, jeżeli, było jasne. Jeżeli każemy małe dzieci, one nie rozumieją, dlaczego są ukarane. Ale my nie każemy swoje dzieci. Mogę o tych karach? No, jak najbardziej, to jest niezwykle ciekawe. Dobrze. Więc dziecko nie robi niczego z premedytacją. Natomiast jeżeli jest karane biciem, klęczeniem, zamykaniem w ciemnym pokoju, ono nie rozumie dlaczego. Kar naturalnych typów, wsadzę palce w świeczkę, to mnie oparzy. Dziecko raz próbuje i tak jest zawsze, prawda? A wiele razy robi coś złego, nikt o tym nie wie, kary uniknie. Więc jeżeli chodzi o kary społeczne, to w ogóle nie są skuteczne. Bo dziecko uczy się, jak omijać te kary. Kłamie, ucieka, gubi dzienniczki, wymyśla różne rzeczy. Kary nie ma. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Kara uczy agresywnych zachowań. Dziecko bite zaczyna bić innych. Dalej. Kara powoduje, że dziecko ma zaburzenie osobowości. Czuje się gorsze i o gorszym dziecku mówiłam. I dlaczego w ogóle przeważają kary? Po pierwsze, główny powód, bo ludzie nie wiedzą, jak dziecko wychowywać. Drugi powód, w poradni przyjmuje dzieci, czekają matki do kilku psychologów i słyszę rozmowę. Wie pani, tak mu wlałam, że mi ulżyło. Czyli jeżeli rodzice nie wiedzą, co mają robić, tłuką dziecko. Biją. Nie zapomnę dziecka, mam je w oczach, chłopczyk, przeciętnie zdolny, dyslektyk, kłopotami w szkole. Przychodzi do poradni, kiedy przyszedł, ja mówię, o dawno cię nie widziałam, dotykam ramienia, chłopiec krzyczy. Podnoszę koszulkę, ślady, trudno mi o tym mówić. Ślady kabla podbardzone krwią. Pytam się, co się stało. Tata mi wlał. I dziecko płacze. Więc już dziecka nic nie pytam, tylko pytam matki, co się stało. No bo przychodzi ze szkoły, ciągle uwagi przynosi, że nie przygotował, nie umie, że rozrabia na lekcji. Więc jak przyszedł i mówię, mamo, musisz mi podpisać, to szlak mi trafił. Mówię, czekaj, znowu uwaga, przyjdzie tata, to ci wleje. Przyszedł tata, zdenerwowany, wlał. Pytam się mamy, a jaka to była uwaga? Nie wiem. Pytam się dziecka, jaką uwagę przyniosłaś? Płacze strasznie, że w czwartek jest zebranie z rodzicami.
Więc rozumiecie, dlaczego mi jest o tym trudno mówić. Straszna i za nic. Kwintesencja. Więc jak ja rozmawiam z rodzicami i mówię, narozrabiał, nie wiecie co zrobić, nie byś, to powiedzcie, wyjdź. Zachowałeś się tak paskudnie, że teraz nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Kara emocjonalna. Jest to bardzo przykra kara dla dziecka. I jeżeli dziecko idzie i płacze, że mama nie dała ścierką, tylko kazała wyjść, o, to coś złego. Za chwilę przychodzi, przepraszam, już nie będę wyjść, jeszcze się nie uspokoiłam. Było mi przykro tak strasznie, że tak się zachowałeś. Jeżeli drugi raz przychodzi, to już nie wyrzucamy, przytulamy, bierzemy na kolana, nawet jak ma 11-12 lat, to przytulamy i mówimy, jest to bardzo cię kocham. Najlepiej na świecie, ze wszystkich Zoś, kocham Zosię, ciebie, ale bardzo źle się zachowałaś, tak się nie wolno zachowywać i rozmawiamy o zachowaniu. I zawsze jak każemy, to musimy wyodrębnić osobę od zachowania. Zachowanie zawsze można zmienić, prawda? A jak wygląda sytuacja ze szlabanami? Co by pani powiedziała? Zakaz na telewizję, na tablet, na słodycze. Mili państwo, dziecko ma zawsze wytłumaczenia, dlaczego coś zrobiło. Jest taka świetna książka, Kiedy pozwolić i kiedy zabronić. Autorem jest Amerykanin Mackenzie, polecam rodzicom, który pokazuje różne formy karania, wymagań i preferuje spisywanie kontraktów. I z dzieckiem się umawiamy co do pewnych rzeczy. To jest ważny obowiązek, to trzeba zrobić. A czy zawsze? No. Trudno mówić zawsze. Jeżeli chcesz coś zmienić, przychodzisz i rozmawiamy. Jeżeli cię boli głowa, to na przykład się położysz, a dopiero potem zrobisz lekcję czy coś. I te szlabany. Dziecko zawsze coś wynajdzie, żeby ten szlaban ominąć. Właśnie już zrobiłem lekcję, a nie zrobił. Spakowałem teczkę, a nie spakował. Czyli słowem skłaniają do kłamstwa, żeby... Tak, to każda kara uczy kłamstwa, żeby karę ominąć. Szlaban to jest też karą. Czasami rodzice mówią, od pierwszej klasy sprawdzam mu codziennie lekcje. Ja mówię, ja rozumiem, że lekcje stają się państwa sprawą, a nie dziecka. A dlaczego? Dlatego. I mówię, jak robić, że najpierw sprawdzamy codziennie i dziecko chwalimy. I jeżeli tam przez parę dni jest ok, to mówimy, bardzo, bardzo tego pilnujesz. Tak się cieszę, że no, moje uciechy z tego, że tak pracujesz, masz czekoladkę, nie w nagrodę. Tylko dlatego, że rozpiera mnie radość. Tak. No i potem w dalszym ciągu tak mówimy, jeżeli będzie wszystko ok, dalej, no to zastanowimy się, czy na przykład nie pójść do kina, czy do kolegi. Potem dziecko zrobiło lekcję i mówi, zrobiłem. Dobrze, cieszę się, nie sprawdzamy. Nie sprawdzisz? No jak mówisz, że zrobiłeś? A do zoo pójdziemy? Jak będzie wszystko w porządku, pójdziemy. 2-3 dni nie sprawdzamy. Potem sprawdzamy, zaczynamy sprawdzać nieregularnie i jest taka zasada, znaczy źle powiedziałam, w przekonaniu dziecka muszę się starać, żeby ewentualnie nagrody nie stracić tej zapowiedzianej. I powoli dziecko się uczy tego, co nazywamy obowiązkowością. To można dobrze zapytać, a nie sprawdzisz, a chcesz? Żebym sprawdziła, tak? No tak. No bo jak chcesz, nie, no to po co? To, no tak, no ale nie, ja rozumiem, ale może czasami jest też nagrodą, że dziecko, że sprawdzimy. Ja rozumiem, że... czasami pytamy, a chcesz, żeby sprawdzić? No, tak. No. Ja mówię, o rozumiem dlaczego. Tak pięknie pomyślałeś to, co napisałeś. No właśnie. No właśnie. Tak. Już długo bardzo rozmawiamy. Ale ja, jest, ta cała, jeszcze możemy. Jest tak. Ta cała część, którą chcieliśmy sobie tak, zostawić na koniec. No to zaczynajmy. Chyba, że jeszcze mamy coś
O roli rodziców mówiliśmy. O tych, o karach, do no właśnie. Tak postawić kropkę no właśnie. Nad iny. No bo nie ukrywajmy, że w Polsce się karze dzieci, tak? Tak. Bez sensu. Znaczy w ogóle kara jest bez sensu, jak powiedzieliśmy, tak? Ale no to jest taka tendencja, mówiliśmy o tym debacie w Sejmie, tak? O tym nieszczęsnym pośle, który mówił, lali mnie w tyłek i tak dalej. Tak. To zawsze poniża. Znaczy ja też dostałem w pupę raz i no pamiętam, to zawsze poniża. To jest. Tak. W ogóle problem jest trudny, bo to problem jest też z emocjami ludzi dorosłych. No jak człowiek się zdenerwuje własnym dzieckiem, to ma ochotę rozładować swoje napięcie. Nie, czasami jest tak, że się w ogóle nad sobą nie panuje. No to tak, jest sztuka, mówię rodzicom, to proszę dzieciaka odesłać, a samemu romnąć talerzem ziemi albo coś tam zrobić. No a jeżeli dziecko jest agresywne w stosunku do innych dzieci, to ja miewam takie zajęcia nawet z maluchami w przedszkolu. Kolega ci zabrał klocek, a maluch mówi, to ja mu dam w łeb. A ja mówię, to co, to klocek do ciebie sam wróci? Nie. To dlaczego dasz mu w łeb? Bo on mi zabrał. No więc rozmowa jest żadna, nie ma tu żadnej logiki, prawda? Więc ja wymyśliłam bajkę o złości. Jak się złościsz z różnych powodów, to masz prawo się złościć, ale wiesz, co się wtedy dzieje? Istnieje na świecie taka pani złość niewidzialna. I jak ty się złościsz, to ona do ciebie przylatuje, czy przychodzi, siada ci na ramieniu, ty jej nie widzisz i mówi, ugryź, kopnij, zbóż mu tam budowlę i słuchaj. I ty będziesz takiej pani złości słuchał? Więc to trzeba zrobić, trzeba ją z siebie wyrzucić. Jak? I uczymy dzieci społecznie akceptowanych sposobów rozładowywania napięcia. Możesz ryczeć tak mocno jak lew, tak ha! Mam się pytam, czy był w zoo, czy słyszałem. A lew nie ryczy głośno, tylko chrapliwie. Pani zło się bardzo boi takiego lwa, od razu ucieknie. Możesz skakać tak na obu nogach, jak piłka skacze. Bardzo nie lubi pani złość takiej trzęsionki, ucieknie. Możesz, jak jesteś na dworze, kopać piłkę. Też bardzo nie lubi, myśli, że ty ją też kopniesz. Ucieka. Możesz biegać tak szybko, a kto z was wie, jakie zwierzę najszybciej biega? To przedszkolaki mówią, gepard. No właśnie, ucieknie. Ale wiecie co? Bardzo nie lubi być brzydka. To jak pani złość cię namawia, to weź kartkę i narysuj panią złość. Jak zobaczy, jaka jest brzydka, od razu ucieknie. No i potem te trzylatki rysowały panią złość. I wiecie państwo co? Te, które były pobudzone agresywne, to brały zwykle czarną kredkę i tak mazały. Dużo było tego. Te, które były spokojniejsze, to brały kolorowe kredki, ale też takie smutne i rysowały tak, nie z takim naciskiem. Tak. No i, a jeszcze może być w przedszkolu kącik, gdzie leżą stare gazety i pani złość też ucieknie, jak weźmiesz taką gazetę, poczesz na kawałki, zrobisz z tego kulę i wrzucisz do kosza. Bardzo się boi, że ją też tak poczesz. No więc takie bajki uczą dzieci, jak rozładować własne napięcia, szczególnie spowodowane złością, żeby innym nie robić krzywdy. Tak, mówimy o złości, a ja się chciałam zapytać o strach. To jest taki trochę aktualny w tej chwili temat. Tak, jak zawsze. Mówić, zawsze jest aktualny, w tej chwili jest ta sytuacja z wirusem. Jak mówić dzieciom o zagrożeniu? Strach występuje też u trzylatków. To jest typowy okres przekory i nerwowości, lękowości. U dziecka jest rozwój wyobraźni. W związku z tym, jak usypia, szczególnie jak jest ciemno, no to ta wyobraźnia rusza sobie do przodu i wtedy ta tyranka zmienia się w pająka, albo w to, albo w potwora, tamto. Potwora, nie w ogóle. W ogóle ciemność. Tak.
Więc autentyczna historia. Dziecko położyło się spać, ale wcześniej przechodziło przez pokój dorosłych, gdzie oglądali jakiś tam kryminał. Coś zobaczyło. I zobaczyło jakąś taką nastrojową scenę. Położyło się, usnęło, po chwili się budzi i płacze. Czemu płaczesz? Bo się boję. I teraz nie pytać, czego się boisz. Bo jak pytamy czego, to dziecko bardzo często nie umie powiedzieć, zaczyna się jeszcze bardziej bać, że nie umie powiedzieć. Tylko wziąć na kolana, przytulić, czasami się zmoczyć z lęku, przebrać. Obudzić. Tak, już dobrze, jestem z tobą, posiedzę, aż uśniesz i tak dalej. No i żadne te sposoby w tym konkretnym przypadku nie pomagały. To padło pytanie, a czego ty się boisz? Złodzieja. A przecież złodziej do nas nie przyjdzie. Bo ty nie wiesz, przyjdzie. Jak? A po drabinie. Dom był remontowany, rusztowania stały. To zamkniemy okno. Cisza, znów straszny płacz. Bo ty nie wiesz, on się zamieni w dymek i przez sparkę wejdzie. Nie. To zakleimy szparki, dobrze? Cisza, znowu płacz. A nie przyjdzie. A on się zamieni w kropelkę wody i będzie kapał z klanu. Dziecko no nie, wyobraźnię tak po prostu. Tak, można i tutaj wszystkie no i różne bajki wykorzystywało. No i dziecko szlocha, strasznie zrozemocjonowane. W końcu pada pytanie, a dlaczego ty się boisz tego złodzieja? Takie pytanie nie powinno paść, ale w przypadku dzieci nie ma zdecydowanych nie powinno. Czasami trzeba to przełamać. Bo on mi ukradnie moje zabawki. Wiesz co, jak ci ukradnie stary pociąg, tam gdzie kółko ci spada, to pójdziemy do sklepu, kupimy nowy. Cisza. A jak mi ukradnie samochód, już bez płaczu, zaczyna się negocjacja. Kupimy teraz, nowy, tak? Kupimy. Wymienił wszystkie zabawki. Dziecko wymieniło. Potem zeskoczyło z kolan, porwało swojego starego misia. Misia mnie nie ukradnie. To co, teraz będziesz spał? Tak, będę spał. Spać, żeby jutro pójść do sklepu. Więc te lęki bywają bardzo różne i właśnie lęk przed ciemnością. Teraz na szczęście są takie malutkie lampki, które można wetknąć w kontakt i wtedy jest taki nie ma tej ciemności. Trzy czwarte mrok, tak. Tak. Nawet nie półmrok, tylko tak. Tak. Można. Jest taka piękna książka Bajkoterapia Marty Molickiej, gdzie są takie specjalne bajki związane z lękiem przed chorobą, przed wyjazdem, przed ciemnością. I się dzieciom czyta te bajki, albo samemu się wymyśla, że właśnie jak jest ciemno, to wtedy przychodzą różne myśli. Jak się ciemno uśmiechasz, to przychodzą dobre myśli. Możesz sobie przypomnieć taką bajkę, tak przypominam dziecku, czyli ukierunkowujemy wyobraźnię. I do tego służą przytulanki. Zauważcie Państwo, że tak naprawdę przytulanki zaczynają być dzieciom potrzebne, nie jak są takie malutkie, tylko 3, 4, 5 lat. Wtedy jest to przytulenie i redukcja tego lęku, coś miękkiego, prawda? Miłego, znajomego. Tak, można wdać taki mięciutki ręcznik, czy mięciutki kocyk do przytulenia. No, wtedy ten kocyk będzie pilnował, żeby właśnie to się nie stało, czy tamto się nie stało. A czy jest tak, że te lęki nocne są jakimś tam etapem rozwojowym, który tak po prostu mija? Tak. Czy jest jakiś moment, kiedy należy się już ich niepokoić? Mówię z własnego doświadczenia, ponieważ mój starszy syn, który ma 8 lat, regularnie budzi się, mniej więcej po godzinie od zasnięcia. Jest przerażony, cały mokry, spocony. Nie potrafi powiedzieć, czego się boi. Po prostu boi się panicznie, ja go muszę wziąć do swojego łóżka, przytulić i dopiero wtedy zasypia. Tak, ale potem odnieść. No tak, śpi na piętrowym, więc jest to trochę skomplikowane. Ale to się pojawiło jakiś czas temu. Pytałam się, czy coś się wydarzyło w szkole, czy coś się zmieniło w domu. Nie, no jest tak mniej więcej tak samo. Nie no, to się bierze. Nie pamiętasz, czym się zetknął dziwnym. Koledzy coś tam wymyślili. I zwykle właśnie takie złe sny przychodzą niedługo po zaśnięciu. Po zaśnięciu, ale jak się poci,
przy okazji, to warto zrobić przy okazji morfologii hormony tarczycy. Czasami taka zwiększona potliwość i niezbyt prawidłowe funkcjonowanie, niewiele nieprawidłowe układu nerwowego spowodowane jest zachwianiem. Tarczycowymi tak, problemami. To nie jest tak, że nas dorosłych też prześladują sny. Czy to nie jest tak, że to się wiąże z jakimiś fazami snu, że albo że w jakiejś tam fazie snu włącza się, nie wiem, kora mózgowa, która nam tworzy różne strachy, po czym się budzimy i mówimy, ha, 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 no co to były za głupie sny, tak? Jeżeli pamiętamy oczywiście, bo najczęściej nie pamiętamy. Tak, czasami sny są objawem nerwicy lękowej. Czasami sny występują u młodzieży starszych, u dorosłych, typu jadę winną, winna się urywa i spadam. Wtedy człowiek się budzi. Czasami jest tak, że idę gdzieś po ciemku i nagle z różnych ulic wychodzą ludzie. Idą, nic nie mówią, otaczają mnie i mam wrażenie, że za chwilę mnie uduszą. Jak zwykle człowiek się budzi, to nagle się okazuje, że głowa nie tak ułożona, poddusza się troszkę, tak dalej. Dobrze, mogą to być przyczyny zewnętrzne, złej pozycji w czasie snu, zaduszne albo coś takiego, albo też mogą to być objawy nerwicy związane z jakąś tam trudną sytuacją rodzinną. To są takie sny lękowe, u młodzieży też mogą być. A tutaj czasami warto przeczytać przed snem, pani, żeby przeczytała, nie sam, jakąś wesołą historię, taką ze śmiechem. No codziennie czytamy, chociaż bułka ostatnio przychodziła, więc było trochę strasznie, no ale ciekawie. Chcieliśmy zapytać panią o, bo mówiliśmy o rozwoju takim psychicznym dziecka, tak? A chciałem zapytać o rozwój seksualny. Tak, bo w tej chwili jest taka moda, rodzice mówią, nie ma, odrzucamy wychowanie seksualne w szkołach, tak, tylko to, co jest tam w programie nauczania i tak dalej, no to jest decyzja rodziców, ale jak w ogóle przebiega rozwój seksualny dziecka? Czy to jest ważne? Jak do tego się odnieść? Jak na to reagować? Żebyśmy tutaj nie popełnili błędu, no bo mówiliśmy o tym, że celem dziecka powinno być to, żeby ono tak dobrze funkcjonowało, radziło sobie i tak dalej. No a sfera seksualna jest niezwykle ważna, żeby sobie, bardzo ważna. Tak? I czasami jest tak, że ludzie sobie nie radzą w tej sferze, no po prostu, nie wiem, tak, nie funkcjonują dobrze, mają nie mogą nawiązać relacji partnerskiej w dorosłym życiu, tak. Rodziny się rozpadają, bo i tak dalej, więc... Tak, więc jest to po prostu problem. Problem szczególnie w naszym społeczeństwie. I trudno powiedzieć dlaczego, to znaczy każdy może mieć jakieś własne wytłumaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój seksualny, to seks jest tą niesłychanie ważną sferą człowieka dorosłego, od którego zależy w ogóle funkcjonowanie życiowe człowieka, prawda? Dzięki seksowi ludzkość się rozmnaża, jest jej więcej i trudno powiedzieć, to znaczy, ja jako psycholog mogę powiedzieć, że cały szereg osób, które ma własne problemy z własnym życiem seksualnym, przerzuca te problemy i opatruje nimi całe społeczeństwo. Po prostu. Jeżeli chodzi o rozwój seksualny dziecka, to dziecko się rodzi albo dziewczynką, albo chłopcem. Tak się rodzi. Czasami z powodu zadatków organicznych, uwarunkowań biologicznych rodzą się dzieci, miałam do czynienia z dziećmi, które mają zewnętrzne narządy płciowe, zarówno męskie i żeńskie. Bywa tak czasami u dzieci z zespołem Downa.
I w niektórych przypadkach tak, no ale wtedy wchodzi w lekarz i tutaj robi badania i operuje się w tym albo w innym kierunku. Jeżeli chodzi o płeć, ona jest uwarunkowana wieloczynnikowo. Jest uwarunkowana budową. To jest ten najbardziej widoczny aspekt. Dalej, jest uwarunkowana jakością hormonów płciowych, jest także płeć psychiczna i cały szereg różnych odmian płci. Czyli to, nie do końca tak, że jest tylko chłopiec i dziewczynka, prawda? Nie, tak, nie jest do końca. Ja w poradni kiedyś u starszych rodziców nie mogli mieć dzieci, w końcu mama po 40 urodziła pięknego chłopczyka. Wszyscy się bardzo cieszyli. Ubierali go, stroili, miał roczek, to już miał garniturę, krawat i kamizelkę. Miał zaburzenia z napięciem mięśniowym, jak tam pracowaliśmy z nim. Świetny. Ale jak miał 2 lata, to mama mówi, on w ogóle nie chce chodzić w spodenkach. Wyciąga z szafy moje spódnice i nakłada na siebie. Jak miał 3 lata... Dwa lata. Jak miał 3 lata, to bardzo się złościł, jak ja go elegancko ubierałam. On chciał w jakimś takim, no, w takich ciuchach być ubrany, ściągał siebie. 4 lata to bawił się lalkami, nie samochodami, nie szczelał jak to chłopcy, lalkami. Mając 5 lat rysował głównie królewny w lokach. Mając 6 lat pisał literki, każda literka była zdobiona kwiatuszkiem. Więc ja już wtedy powiedziałam mamie, że najprawdopodobniej on wygląda jak chłopiec, ale ma wewnętrznie, nie mogła zrozumieć, co to znaczy, płeć żeńską i że trzeba iść do endokrynologa. Więc mama poszła, potem do mnie zadzwoniła, miała pani rację, rzuciła słuchawkę. Bo trudno jest przekazać rodzicom coś takiego. Cały problem polega na tym, że sobie nie wybieramy płci, że mamy tak wiele uwarunkowań tego, że jesteśmy mężczyznami czy kobietami, ale albo bardziej mężczyznami, a nieco kobietami, to nie zależy od nas. Ale to jest tak potężna siła, jedna z najpotężniejszych potrzeb ludzkich, głównie mężczyzn, że nie można tego chować pod dywan. I to nie jest, człowiek sobie nie wybiera, kim jest. Człowiek czuje się tym lub tamtym. I jeżeli chodzi o masowość zjawiska, to początki dyskomfortu, że jestem traktowany tak lub tak, powstaje mniej więcej na początku okresu dorastania. U dziewcząt i u chłopców. Czyli jak w środku okresu dorastania jest już to bardzo wiek, widoczne. Jeśli mówimy o wieku, to jak tam... To okres dorastania to jest w tej chwili od 10 lat, już 10-letnie dziewczynki. W Polsce 23 dziewczynki były matkami w tym wieku, bo nie wiedziały, kiedy się zostaje matką. Przepraszam. Brak wychowania seksualnego. To jest od około 10 do około 16 lat. Zwykle przeciętnie 14-15, czasami 13 w tej chwili, bo jest akceleracja, jeżeli chodzi o rozwój fizyczny i fizjologiczny, wzrost, waga i tak dalej, to się po prostu zmienia. I wtedy jest tak straszny dyskomfort, bo się człowiek, młody człowiek czuje się kimś zupełnie innym, ma inne zainteresowania. Chce się z kimś innym przyjaźnić, że bywa to nie do wytrzymania. I to jest jeden z powodów prób samobójczych u młodzieży. Jak ważny on jest taki, jeśli w ogóle istnieje coś takiego jak hierarchia powodów prób samobójczych? No więc trudno powiedzieć, ale mniej więcej, pomijając niektóre rzadko występujące powody, pół na pół. To jest odrzucenie rodzinne, brak miłości, karanie i tego typu rzeczy i
dyskomfort związany z brakiem, z brakiem właściwej orientacji seksualnej. Aha, bo o tym też tutaj mówimy, tak? Tak, mhm. Tak. I teraz tak, wychowanie seksualne polega na tym, że człowiek się orientuje, jakie ma części ciała. Znaczy to obecne, tak? Tak, już od małego. Mhm. Uważaj, mama mówi, żeby cię siusiak nie bolał, prawda? Mhm. Do dziewczynek, jak się załatwiasz to po tak. załatwieniu lub to i to, bo cię będzie piekło. Mhm. I się używa takich lub innych nazw. Mhm. Wiadomo, że już chłopcy 2-3-letni w sytuacjach dużego napięcia, zdenerwowania, łapią się za tę część mhm. ciała. To jest normalne zachowanie. To żadne zboczenie jest. Jeżeli dziecko jest karane, to zaczyna być problem. O, to jest coś to. Nie tak i się znaczy, budzi ciekawość. No. W przedszkolach są unikacje dla dziewczyn. Przewrotnie, tak. Jak gdyby starając się zapobiec, tak. Nie nazywajmy nieświadomej masturbacji, powodujemy, że właśnie dziecko się tym interesuje. Tak, oczywiście. Mhm. Masturbacja zaczyna się wtedy, jeżeli jest jakieś jak są jakieś chorobowe zmiany. Spędzi. Na przykład pęcherz, niewłaściwa, jakieś zakłócenia moczu powodujące swędzenie. Mhm. Po antybiotykach bardzo często. Mhm. Dziecko, jeżeli jest niedokładnie myte, u chłopców w czasie kąpieli, jeżeli członek nie jest właściwie myty i zbiera się, zbierają się mhm. resztki moczu. To dziecko zaczyna drapać się, swędzi i odkrywa czasami przyjemność. Mhm. Zwykle to przechodzi. Dziewczynki zaczynają się masturbować w wieku od około 5-6 do około 8 lat. Mhm. To są zmiany proporcji w budowie. Wtedy narządy seksualne u dziewczynek, które są na początku bardziej z przodu, troszeczkę idą w dół. I to jest też zainteresowanie, jak to się dzieje. Bardzo wiele dzieci miałam masturbujących się. W 2 przypadkach przedszkole zwróciła uwagę na masturbację dzieci. W jednym przypadku okazuje się, że dziewczynka była molestowana przez wujka. I daliśmy sprawę do sądu. W innym przypadku ostry stan zapalny narządów. Mhm. Także to wyglądało. Zwykle masturbacja w wieku 7-8 lat przechodzi. I u chłopców, mhm. i u dziewczynek. Jako coś naturalnego. Mhm. Potem może się zacząć na początku okresu dorastania. Mhm. Ale jeżeli ludzie nie wiedzą, a powinni wiedzieć, że płeć jest warunkowana genetycznie, mhm. czyli jakie chromozomy są przekazywane, prawidłowe, nieprawidłowe, i jak się właśnie w pierwszym trymestrze ciąży rozwija zarodek, czy są uszkodzenia, czy też nie, to od tego zależy, jaka będzie przyszła płeć dziecka. Czasami wcześniej tego nie można wychwycić, to się ujawnia później. Rozumiem, to co pani mówi dotyczy też orientacji seksualnej w przyszłości. Tak, że to po prostu się dzieje na etapie rozwoju, mhm. że to jest, dzieje się. I nie ma tak, że możemy na przykład wychować z normalnego nie. dziecka, możemy wychować geja, nie. tak? Albo z normalnej nie, dziewczynki nie, możemy nie. wychować nie, jeżeli lesbijkę. Chodzi o orientację seksualną. Nie, jeśli chodzi o... Tak, natomiast jeżeli, wracam do tego, co mówił pan Sokołowski, o którym mówiłam, jeżeli chłopcy są zabierani z dworca, głodni, brudni, niewyspani i za kontakt homoseksualny są z kimś dorosłym, są nagradzani, tak. no to zaczynają w ten sposób jakby zarabiać znaczy na nie, coś, ale... Nie są gejami, tylko po prostu to jest sposób na tak, zarabianie. Tak. Mhm. Ale orientację seksualną mają taką, jaką mają, czyli niezależnie od sposobu zarabiania. To jest sposób na zarabianie pieniędzy,
Ale nadal mam pociąg seksualny do dziewcząt, tak? Czy do kobiet? Tak. No i jeżeli ludzie z tak zwanym wyższym wykształceniem, nawet prawniczym, mówią głośno, niektórzy, przed kamerą telewizyjną, że jak mnie wybierzecie, to założę tyle żłobków i zatrudnię opiekunki, które nie będą uczyły homoseksualizmu, to ten ktoś jest durny, głupi i nic nie wie. Rozumiem. I dlaczego się wypowiada? Też, znaczy, tak. Ja mogę to psychologicznie zrozumieć. Tak, no nie, to bardzo potrzebuje akceptacji. On prawdopodobnie uważa, że jest jakiś strach w społeczeństwie i stara się odpowiedzieć, żeby zyskać głosy, stara się odpowiedzieć na ten strach. Tak, ale tym bardziej nie powinien być politykiem, bo próbuje manipulować ludźmi. Tak. W jaki sposób powinno się mówić do dzieci w przedszkolnym wieku właśnie o tych sprawach związanych z tożsamością seksualną, o tym byciu chłopcem, byciu dziewczynką, i o tym, że może być też to sprawa trochę pomiędzy, tak? Trochę pomiędzy, to jeszcze w tym wieku dzieci nic nie rozumieją. Chłopiec ubiera się po chłopięcemu, dziewczynka po dziewczynce, po dziewczęcemu, po dziewczyńsku, jak chłopcy mówią. I na przykład, kiedyś jeszcze, jak był kłopot dawno, dawno temu z kupowaniem ubranek dla dzieci. Rodzice kupowali, co mogli dostać, to chłopiec mówił, to różowe, ja tego nie włożę. To dziewczyńskie, to są zabawki, takie lub inne, to są opowiadania, to jest bicie, to jest fascynowanie się sportem siłowym, to jest typowe dla chłopców. Natomiast dziewczynki mają taniec, lalki, baletnice. No dobrze, ale to, co pani mówi, no to tak sobie wyobrażam, niektóre osoby mówią, że to jest takie genderowo, jak to się mówi, tak? No taki niesłuszny pogląd, bo dlaczego chłopcy mają się bawić samochodami? Już słyszę nawet niektóre osoby, przecież chcemy, żeby były równość płci, tak? No to dlaczego dziewczynki nie mają mieć pistoletu, a chłopcy mogą, nie mają ale nie chcą. Ale nie chcą, rzeczywiście nie chcą. Tak to jest. Można tak chłopcu jest. Nie tak? kupować pistoletu, znaczy, to jest kulturowe, ale dobrze. To jest właśnie zainteresowanie wewnętrzne, uwarunkowane hormonalnie. Hormonalnie, tak? Tak. Czyli to nie jest kulturowe. Nie. To skąd się to bierze? To bardzo to jest ciekawe, ale to rozumiem, że tego nie rozwikłamy, jeżeli jest. Chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Jak dziecko uchronić? Chyba o to już pytałem, ale jeszcze raz, bo często żyjemy w takich społecznościach, tak, że no nie akceptujemy. Tak, w tej społeczności na przykład, tak jak mówię, jest żywy, dajmy na to, to się zdarza, tak? Nazwijmy rzecz po imieniu, antysemityzm. Chcemy dziecko uchronić przed tym, tak? Albo mówi się źle w tej społeczności, że geje i lesbijki to są przyczyną całego zła i... albo uchodźcy. Albo uchodźcy, tak? Więc choroby. Jak mamy uchronić dziecko w naszej rodzinie, jak nie akceptujemy tego, co się dzieje w naszej społeczności, tak? No, jak, żeby nie stawiać tego... prosta i skomplikowana. Tak, jak nie stawiać tego dziecka w takiej, tak. takim... No, uh-huh. sam, ja to sam myślę, że w jakichś innych rodzinach też to było, że w moich czasach w domu były inne wartości, jeśli chodzi o sytuację polityczną, tak? Niż mnie uczyli w szkole, tak? Tak mnie uczyli historię, w domu mówili co innego, tak? No. Tak. Z tym jakoś nie ucierpiałem z tego powodu, tak. Ale w tym przypadku może być inaczej. Jak sobie w ogóle rodzice powinni z tym radzić? Więc odpowiedź prosta jest taka, jeżeli dziecko czuje się naprawdę kochane, to ma takie poczucie własnej wartości, że nie ma lęku przed innością. Wszystkie dzieci niewłaściwie kochane, czyli karcone, na które się krzyczy, które się mówi, że są złe, które się boją i tak dalej, to o czym mówiliśmy troszeczkę wcześniej. To są dzieci o obniżonym poczuciu własnej wartości i chcąc się czuć kimś lepszym, szukają kogoś gorszego. Każdy inny jest gorszy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa,
To zjawisko szukania, znaczy może jeszcze moment. Nie tak dawno w telewizji powtarzano sprzed kilkudziesięciu już lat sztukę Incydent, to się chyba nazywało Norymberski. Odtwarzano, Antczak reżyserował i powtarzano to. I fragmenty były rzeczywiście z procesu norymberskiego. I ludzie nie mogli zrozumieć, dlaczego tyle osób mordowano, gazowano i nikt temu nie protestował. Przeciwko temu nie protestował, jako gorszych. To było coś normalnego. Przypominam, że robili to Niemcy, gdzie w pewnym okresie była tak zwana wychowanie pruskie, styl pruski. Formalizm, bicie, rozkazy. W związku z tym zabito u tych ludzi wszystkie wyższe uczucia. Nie było współczucia, nie było tego. I dlatego to było na tyle masowe. I teraz, od dawien dawna, z historii i teraz obecnie też w psychologii społecznej uczymy się takiej rzeczy, że jeżeli chcemy zintegrować bardzo różnych ludzi, to szukamy wspólnego wroga. No tak, to był, nazizm był takim... I teraz to też się odbywa. Po zmianie ustrojowej, na przykład na Litwie, wrogami byli Polacy. Było to celowe robione po to, żeby zintegrować Litwinów, prawda? Wiadomo, co było w Jugosławii obecnej. No, weźmy 68 rok w Polsce, prawda? Tak, no też tak, tak, ale tutaj był lęk przed utratą władzy. No tak, no, ale między innymi. Syjoniści do Syjamu, tak? Tak, tak, to no właśnie. Tak. Natomiast to, co się dzieje teraz, że się napuszcza jednych ludzi na drugich, to jest próba zintegrowania ludzi o ogólnie mówiąc podobnych poglądach. To jest zbyt skomplikowana sprawa, te podobne poglądy. W związku z tym jest my i oni. Oni zawsze muszą być gorsi, a my zawsze musimy być lepsi. Nie, że się różnimy. I podział komuniści, złodzieje, pierwszy sort, drugi sort, to jest takie dzielenie społeczeństwa i budzenie tego, oni są gorsi, ja jestem lepszy. Że to naprawdę zaczyna być niebezpieczne i w ten sposób rodzi się faszyzm. Przecież faszyzm w Niemczech rodził się, to Żydzi są wszystkiemu winni, bo oni mają bogactwo. I społeczeństwo za tym poszły. Wspaniale to pokazuje książka i film oparty o książkę Grasa Bloszany Bębenek. Tak. Pięknie to pokazuje. Ale całe to zjawisko budzenia się faszyzmu, ja muszę i powiedzieć, że, tak, że chciałem czytając właśnie o książkę o Auschwitz ostatnią i też o procesie norymberskim tam jest, gdzie pytano członków Einsatzgruppen, czyli tych no, zwykłych ludzi, którzy zamienili się w morderców, o ich dzieciństwo. Tak? No to oni byli uczeni nienawiści w ten sposób, że właśnie źle mówiono o Żydach. Tak? Rodzice rolnicy, ale dziecko od małego słyszało, czyli Żydzi nas oszukują, tak? Żydzi zabierają nam pieniądze, zabierają nam dochód, tak? Żydzi, potem Żydzi, no jeszcze było, że choroby roznoszą, tak? Potem przyszedł nazizm po 1933 roku, to zostało wzmocnione, tak? I w końcu przemówieniami. Tak, no i w końcu ten człowiek pojechał, prawda, i bez mrugnięcia okiem, tak, zabijał ludzi nad rowem, tak, tak, nad rowem. Ja jeszcze o czymś innym chcę wspomnieć. Jeżeli dziecko jest świadkiem, że jedziemy samochodem, jedziemy na wakacje, co zrobimy z psem, wyrzucimy go przez okno. I takich przypadków jest wiele. To są te dzieci, które za kilka lat mogą być prześladowcami wszystkich innych, mili państwo. Jest to coś strasznego. Nie chciałem tego mówić na początku, ale
zajmuję się psami, mam już 30 pozbieranych z różnych sytuacji, właśnie takich. I też zajmuję się trochę psychologią zwierząt i tam są też u zwierząt etapy rozwoju i tak dalej, i tak dalej. I zawsze, jak pani mówi o karaniu i przytulaniu, to pamiętam taki film o szympansach, kiedy szympansia mama w jakimś momencie daje szympansiemu dziecku klapa, tak? A potem je zaraz przytula, tak? I, czyli to dziecko otrzymuje komunikat, to co zrobiłeś było źle, ale jesteś kochany, tak? Ale oczywiście no jest coś takiego jak psychologia porównawcza, ale odłóżmy ją na razie. O, tematów tak, jest tyle, że możemy rozmawiać i rozmawiać. Chciałaś o coś zapytać jeszcze, Klaro? No ja się chciałam zapytać o to, bo w tej chwili dużo się już mówi. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, takie na podsumowanie. Jest duży sprzeciw wobec tej seksualizacji dzieci w przedszkolach, w szkołach. Jakich argumentów użyć w rozmowie z kimś, kto mówi, podpisuje uchwałę przeciwko LGBT, ponieważ nie chce, żeby seksualizowano moje dziecko w przedszkolu. Podpisuję ustawę, bo sam się boję seksu i nie uświadamiam sobie swojego lęku. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli dzieci nie będą w odpowiedni sposób wychowywane również seksualnie. Jesteśmy różni, różnimy się. I w zależności od tego, kim jesteśmy, to mamy takie lub inne zachowania, tendencje, możliwości. I to jest normalne. I to jest normalne. I mili Państwo, jeżeli tego nie robimy, to bardzo wielu rodziców nie wie, a dzieciaki operujące smartfonami i telefonami ściągają sobie tak straszną pornografię, pokazywano mi, przemocą, co dzieci ściągają, przemocą, że w ogóle u dzieciaków przekreśla się związaną z dobrym seksem, znaczy, uczuciowość, ciepło więź, tak, oddanie, tak, więź i tak dalej. Tak. I to jest straszne. Mhm. I teraz tak a propos, żart może na zakończenie mojego autorstwa. Pomysł był moje nieżyjące już niestety przyjaciółki. Dawno temu, przed wiek wiekiem, Pan stworzył istotę człowieka. Mężczyzna, mówiąc między nami, no nie był tak w pełni udany. Twórca zwykle prototyp poprawia. Pan pomyślał, udoskonalił co trzeba i tak powstała Ewa. No więc żart żarcikiem, ale problem polega na tym, żeby pokazać, że różnimy się wieloma rzeczami. Tak, że nie ma tak, że to nie jest taki prosty schemat. Tak, oczywiście. Dobrze. Więc wszędzie jest wskazany zdrowy rozsądek, kończąc nasze i pokora wobec, rozumiem, złożoności świata, czy jak, nie ma czy jak i, tak, i czy jak inni powiedzą, złożoności wobec zamierzeń Stwórcy. Tak. To co, bardzo dziękujemy pani za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Tyle ważnych rzeczy omówiliśmy. Tak, ale tak mam wrażenie, że nie wszystkie i nie wszystko może należycie głęboko. Także. Tu jeszcze raz przypomnę, że mamy cały wachlarz książeczek napisanych przez panią. Pani wymieniła chyba dwie albo trzy książeczki w trakcie, to jeszcze w opisie tak to wydobędziemy. Bardzo dziękujemy w takim razie. Dziękuję bardzo. Thank you.